Cały nowy zwiastun Sezonu drugiego rozdziału 5 właśnie wyciekł 20 minut temu i musisz go zobaczyć, powiem ci wszystko, co wiadomo o nowej mapie Sezonu drugiego, karnecie bojowym, skinach, powrocie Midasa, broniach, mitykach, bossach i to jest jedyny film, który musisz obejrzeć przed końcem tego sezonu, bo nowy sezon dokładnie rusza już w ten piątek o 8 rano, więc mało czasu zostało, a dowiesz się wszystkiego, ale pamiętaj, że trwa konkurs na dwa karnety bojowe, ruszył wczoraj, chcesz je wygrać? Wpisuj kod CAMSTAR2 do sklepu Fortnite, subik, łapeczka w górę, follow na Instagramie StayCAMSTAR, link w opisie i pod wczorajszym filmem piszesz swój nick z Instagrama, a wyniki na YouTubie i Twitchu na live dokładnie w ten piątek na live przedłużanym z nowego sezonu, a my lecimy pieczę, co? Nowe słowo opisujące ten sezon dostało jeszcze większe potwierdzenie, prawdopodobnie w nowym sezonie drugim otrzymamy mega fajne rzeczy, tak jak latanie na zwierzętach i prawdopodobnie mogą to być gryfy i pegazy, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi. Mark Rain, czyli jeden z głównych szefów Fortnite'a, wrzucił ostatnio nam informację, że nowy sezon można opisać słowem, skrzydła i gracze od razu powiązali z mitycznymi zwierzętami, na których moglibyśmy latać, dlatego że HypeX wrzucił informację, że 2 lata temu Fortnite pracował nad zwierzętami, na których faktycznie dałoby się latać i prawdopodobnie mogą one pojawić się w nowym sezonie drugim, bo występowały one również w mitologii, czyli na przykład Pegas, no i Gryf. I tu co ważne, dzisiaj otrzymaliśmy kolejny zwiastun, dokładnie 20 minut temu zwiastun jest w formie tekstowej i brzmi on następująco, pochodzi on z oficjalnego Twittera Fortnite'a i wpis jest taki: wiesz, jak możesz chodzić i lub biegać podczas zawodów, powiedzmy, że będziesz w stanie zrobić coś innego. Gracze powiązali to, że może to być nawiązanie do tego, że w Fortnite możemy obecnie chodzić, sprintować, ale możemy się też przemieszać, no w sumie w troszkę innym motywie, czyli na przykład latając. I tu bardzo możliwe, że Epic faktycznie zrobi cały sezon grecki i nie będą to tylko bossy, lokacje, bronie, ale również na przykład zwierzęta i by to by zwierzęta, no właśnie z mitologii, więc jest to gigamocne i coraz więcej rzeczy zaczyna nam się potwierdzać. Kolejna ważna rzecz, dostaliśmy wczoraj pierwszy zwiastun oficjalny skina Fortnite'owego Skarnetu Zeusa. Zeus, co ciekawe, byłby troszkę w nowszej formie, dlatego że tu na pasku możecie zauważyć, że ma nowe granaty i bardzo możliwe, że są one zwiastunem totalnie nowej broni, jaka trafiłaby do Fortnite'a w nowym sezonie, czyli jakieś specjalne granaty, na przykład związane z piorunami, no właśnie jak to miał Zeus. I sam Zeus prawdopodobnie nie tylko będzie skinem karnetowym, bo potwierdził go również HypeX, że będzie on w karnecie bojowym, ale bardzo możliwe, że będzie również bossem na mapie Fortnite. Dlaczego? Już wam tłumaczę, na zwiastunie możemy zauważyć taki duży piorun, którego trzyma Zeus w postaci gwiazd. Prawdopodobnie chodzi o to, gracze połączyli, że może zrobić totalnie nowy mityk w Fortnite. Wtedy każdy na przykład z bossów, który pojawiłby się na mapie, byłby również bogiem greckim, który został wypuszczony z puszki Pandory, na przykład, która właśnie się pojawiła na mapie jako nowy event i miałby swoje unikalne moce. Pasowałoby to totalnie, dlatego że w tym samym Fortnite, w sumie w tym sezonie, myśmy tak samo, czyli skiny karnetowe, były również bossami w Fortnite i takie skiny jak Ares, Cerber, na przykład Zeus, też mogłyby mieć swoje mityki i być na mapie Fortnite w postaci bossów. Wtedy takich na przykład postaci byłoby około 5, a każdy miałby troszkę unikalny swój styl i oczywiście swoje umiejętności. Wtedy byłoby to coś innego niż w sumie obecne medaliony, bo mogły być one interaktywne, tak to mieliśmy w sezonie z Marvelem, gdzie na przykład każdy z bossów marvelowych typu Doom, Groot czy inne postacie miałby swoje umiejętności, że na przykład zamieniałeś się w kulę Groota, uderzałeś jakimiś mega dużymi atakami Dooma albo coś w tym stylu. I bardzo możliwe, że Epic faktycznie coś takiego zrobi, bo Epic mega lubi robić mityki. I również bardzo możliwe, że poznaliśmy kolejny motyw, który będzie w tym sonie, czyli gwiazdy i kosmos, dlatego że na zwiastunie widzimy taką dużą jakby właśnie galaktyczną przestrzeń, która wygląda mega dobrze i prawdopodobnie kolejne zwiastuny również mogą pojawiać się dokładnie na takim tle. I co ważne, zwiastunów powinno być dużo, dużo więcej. Sam HypeX pisał dokładnie wczoraj wieczorem, że prawdopodobnie będziemy otrzymywać dwa zwiastuny dziennie i dzisiejszy zwiastun był dużo wcześniej niż wczorajszy, który był o godzinie 18, więc bardzo możliwe, że dzisiaj o godzinie 20, 21, 22 otrzymamy kolejny zwiastun, bo według HypeXa powinniśmy mieć łącznie 8 zwiastunów, a mamy około 3-4 dni do startu nowego sonu, więc Fortnite musiałby matematycznie dawać około 2 zwiastuny na dzień i wtedy mielibyśmy totalnie cały zestaw tych zwiastunów. I co ważne, w karecie bojowym pojawi się więcej bogów, tak jak Zeus, na przykład 2 skiny Meduzy, podobno Poseidon, Cerber, Ares, Afrodyta i parę innych skinów. Taką wersję przedstawił nam HypeX, czy jeden z najlepszych leakerów, i powiedział on, że jeśli Epic nic nie zmieni, te skiny na praktycznie 100% powinny być w karnecie bojowym, który możesz kupić z kodem CAMSTAR2 w sklepie. I co jeszcze ważne, pamiętajmy o tym, że Fortnite ma mega dużo fajnych konceptów stworzonych przez graczy i teraz zobaczycie jeden koncept stworzony przez Fizzy Fortnite, którego możecie zobaczyć na przykład z nową mapą i jak wszystko mogłoby wyglądać. Gracz przedstawił nam teorię, że dostalibyśmy
znaleźliśmy również lokacje związane z bogami, które byłyby oczywiście w Fortnite również z mitologii i na przykład na koncepcie widzimy mapę, gdzie byłoby około 5 nowych fajnych lokacji. Pierwsza byłby to Olimp, czyli taka duża latająca wyspa, na którym na przykład byłby boss Zeusa i jakieś na przykład mega fajne motywy, tak jak w motywach greckich niektóre lokacje są obecne w Fortnite. Druga lokacja byłaby na przykład kuźnią Hefajstosa, czyli takim dużym wulkanem z magmą, na którym moglibyśmy polecieć i tam spotkać bossa. Kolejny zwiastun byłaby to agencja i powrót Midasa, bo mega dużo mówi się o powrocie Midasa, aczkolwiek z Midasem jest jeden problem, że podobno mógłby on wrócić właśnie do fabuły i mógłby on być na przykład bossem albo po prostu pojawić się w grze i przynieść nam nowe mityki czy inne przedmioty jak Drowngun Midasa, ale niestety w tym momencie nie jest to w ogóle potwierdzone, żeby Midas miał powrócić do Fortnite'a i prawdopodobnie nie wiadomo, czy on się finalnie pojawi, aczkolwiek w teorii byłoby to dosyć ciekawe i wtedy faktycznie agencję moglibyśmy otrzymać znowu w Fortnite'cie. Kolejna ważna rzecz byłaby to na przykład lokacja Atlantydy, która dosyć fajnie pasowałaby się właśnie w motyw tego sezonu i na przykład tam mógł być bóg Posejdon. I cała mapa według tego konceptu nie byłaby mu bardzo zmiana, tylko zostałoby dodane kilka nowych lokacji i prawdopodobnie mapa moim zdaniem może się troszeczkę zmienić i osobiście obstawiam, że Fortnite dodam jakieś fajne lokacje, które faktycznie będą przypominały sezon grecki. Do tego również będziemy mieli pewnie więcej jakichś posągów i tego typu rzeczy. Również w tym koncepcie grac zawarto, że prawdopodobnie mogliśmy otrzymać na przykład 5 różnych mityków, w zależności jakie bossy by się pojawiły. Każdy boss miałby totalnie jeden unikalny jakiś specjalny mityk i moglibyśmy go używać w interaktywny sposób, czy nie dawałby on nam shield, tylko były to po prostu umiejętności, tak jak wam mówiłem wcześniej. I również ważnym tematem jest skin Odysei, który totalnie potwierdza nam motyw właśnie tego sezonu, czyli sezonu greckiego. Prawdopodobnie Odysea będzie darmowym skinem dla wszystkich graczy. Jedyne co byście musieli robić, to wbijać kolejne rangi na rankedach i podobno każdy gracz, który wbiłby rangę na rankedzie, otrzymałby tego skina totalnie za darmo, w zależności jaką rangę posiadasz, od Golda aż po Unreala, czyli w zależności czy miałbyś na przykład Golda, Platynę, Diamenta, Elite, Championa czy Unreala, takiego skina byś otrzymał. Skin jest już w plikach gry i jest to niemal pewne, że ten skin faktycznie będzie z rankedy, bo potwierdzili to wszyscy likerzy i prawdopodobnie Fortnite szykuje nam fajne nagrody, no właśnie na nowy sezon. Również bardzo możliwe, że dostajemy właśnie dzisiaj i w następnych dniach nowe zwiastuny i prawdopodobnie będą one dotyczyły na przykład skinów karnetowych, nowych broni, być może właśnie latających zwierząt, albo nawet mapy Fortnite, bo na razie zwiastuny, które posiadamy i które wam przedstawiłem, w dużej części nie są oficjalnymi zwiastunami. Oczywiście Zeus, czy na przykład te rzeczy ze skrzydłami i latającymi zwierzętami są oficjalnymi zwiastunami, ale cały karnet, który wam wymieniłem czy pokazałem, akurat był stworzony przez Hypexa, no i inne osoby, które prawdopodobnie dużo, dużo wcześniej zlikowały nam cały ten karnet. I co ważne, nie będzie już żadnego eventu w Fortnite. W tym stronie często pytacie, czy będzie live event dokładnie w czwartek bądź w piątek. Niestety nie, oczywiście skrzynia, która jest teraz na mapie, może coś zrobić i prawdopodobnie jeszcze coś ono zrobi, więc możliwe, że event faktycznie byłby, ale nie byłby to live event w specjalnym trybie, więc nie będzie czegoś takiego jak w poprzednich rozdziałach, że będzie na przykład mega duży event na specjalnym trybie, Epic następnie wyłączy serwery, bo sam sezon będzie dokładnie 8 marca, czyli za około 3 dni w piątek o 8 rano, więc nie ma tej mowy, żeby taki event się odbył, bo musiałby on się odbyć albo w czwartek, a nie jest nic zapowiedzianego, więc prawdopodobnie raczej na pewno czegoś takiego nie dostajemy. Jedyne co możemy liczyć, że skrzynka jeszcze coś zrobi na mapie. Ty pamiętaj, łapka w górę, subik, kod KAMSAR2 w sklepie, Instagram, Twitch, wszystko w opisie i sprawdź poprzednie filmy. Trzymajcie, cześć!